wyszedł z tym drugi trener i prezes i szkoleniowiec zespołu wicemistrza kraju, pan Bogdan Zemiński. Raz jeszcze brawa dla wicemistrzów Polski. Panie i panowie, mistrze polskiej piłce środkowej kobiet w sezonie 2009-2010 jest drużyna PKS Ołgos Polska! Dla zwycięzców drużyny Gustaw Nowak-Wieczy, prezes zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Mirosław Przytelski. Kuchar na ręce kapitana Katarzyny Skorupy od prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława Przytelskiego. Prezes Mirosław Przytelski i dyrektor Gruzdyni pan Jacek Kasprzyk. Zawiesza na szyjach mistrzy kraju złote medale. Mariusz Wiktorowicz, drugi trener. Dariusz Brus. Elżbieta Hansen, pasażerka naszych czarnych. Statystyk Kuba Pemok. Dyrektor sportowy, kierownik drużyny Arkadiusz Jacek. Prezes klubu Czesław Świstak. Wiceprezes Zdzisław Arlek. I przedstawiciele sponsorów wśród panowie Tomasz Dymra, Fulvio Viola, Dariusz Bańko i Bronisław Patosik. Ale jeszcze od władz samorządowych naszego miasta na kapitana Wodrożyn w imieniu prezydenta miasta Bielska-Białej.